Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest Paper Please. I już mamy tutaj kolejny dzień, 6 grudnia. Dokładnie, mamy tutaj, co my tu mamy? Bezpieczna przystań bandytów. Arstoczka zyskują wątpliwą reputację. No i lecimy, tutaj bandyci nam się wkradają, zabrali nam ostatnio 1000, że rząd w sumie nam zabrał, albo pracodawcy, nie wiem. Albo policja, coś nam zabrało pieniądze od Ezika. Mam nadzieję, że nie będzie większych konsekwencji. Zobaczymy. Postawimy to tutaj, że nam raczej nie będzie potrzebne. Co to jest? To było to, że inżynierów mamy, tak. Przeczytam całość, tak? Dobra, więc Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się naszego wsparcia. Codzienny biuletyn będzie od teraz zawierał opis 3 najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównujcie ich zdjęcia z twarzami petentów i niezwłocznie zatrzymajcie podejrzanych, okej. Dalej, czyli to są oni, tak? No okej, postawimy sobie to gdzieś tylko tak tutaj, żeby widzieć ich twarze. Czy tutaj coś mamy, podstawowe zasady, cudzoziemcy muszą mieć kart... dobra, to jest wszystko. Jak najbardziej okej, to sobie damy gdzieś tutaj i tu będziemy mieli, no tak 2 na 10, no ale dobra. Inaczej być nie może. W sumie teraz twarz będzie tu. Musi być. Dobra, otwieramy sobie to. I pierwsi. Pierwszy, znaczy się. Pierwszy pan czy pani? Pani. Pani. Dokumenty proszę. Zażądano tu mojej obecności. Co zażądano tu mojej obecności? Kim pani jest? Czy pani jest, którą jest z tych osób? Hanna, jakaś Hanna. Tu nie ma Hanny. I tu też nie ma Hanny, więc... Okej, to jest jej. Dobra. To sobie posprawdzamy wszystko. Trochę mnie zdziwiło to, zażądano tu mojej obecności. Okej. Jeszcze raz, tym się robi to. Dobra. Data się zgadza. Import. Antegria. A, to jest ona. Pełnomocnictwo. Muszę zobaczyć dokumenty. Pełnomocnictwo dyplomatyczne. Zgadza się, ok. Pełnomocnictwo musi obejmować arstoczkę. Jest. Dokumenty muszą być opieczętowane. Są. To się zgadza. Dobra. Sprawdźmy jeszcze z tym. Bo pani wygląda bardzo podobnie. No i proszę bardzo. Mam do was kilka pytań. Przykro mi. Niestety, poszukiwana jest pani. I mamy kolejne 5 dolarów od naszego kolegi. Strażnika, tak? Następny. Otwieramy sobie to. Dzień dobry, witam panią. Powiedzmy. Arstoczka. Tak. Rakoczi. Ojojoj. Coś się nie zgadza. Mam dwa różne imiona. Sprawdźmy to. Odciski palców. Ops. Prawie trafiłem. Ops, proszę. Najpierw sprawdzimy to z tym, ale raczej się zgadza. Ale brak pseudonimów. Ojej, z tym. Przykro mi. Hę? No raczej nie. Areszt. Kolejne 5 dla nas. Jej. Won. Idziemy po kolejnego. No, otwórz się. Dobra, nie mogę otworzyć. Ezik, dokumenty poproszę. Efekt był zbyt duży. Ministerstwo informacyjne sprawdza wasze związki z nami. Następny agent pojawi się dzisiaj. Rozwiąże problem. Okej, fajnie. Powstrzymując go ryzykujecie wiele. Dobra. Idź stąd. Okej. Kolejny ich agent przyjdzie. Mamy go nie powstrzymywać, tak? Cel waszej podróży. Zamierzam pracować. Zgadza się. Inżynier. Cenę tu 6 miesięcy. Zaraz sprawdzimy. Masakra. Męska fryzura. Sprawdzę na wszelki wypadek. Bo nie wiadomo co w Rosji, czy gdzieś tam my jesteśmy. To jest męska fryzura. Ilia Sylwasko. Sylwasko, dobra, zgadza się. Ilia Sylwasko, dobrze.
Inżynier Data się zgadza. To też się zgadza. Twarz do tego się... Dobra, nigdzie się nie zgadzam. 6 miesięcy mówiłeś. Tak. Ok, wszystko się chyba zgadza. To się... Pieczęć się zgadza. Jeszcze damy mu to. Tak. Dobra, przechodzisz. W sumie, dobra, chyba to był mężczyzna. Coś jeszcze? A to jeszcze. Nie sprawdziłem wagi. Teraz może być. Uf, było wszystko dobrze, nie sprawdziłem wagi. O, masakra. Dobra. Kogoś odwiedzam, spoko. Sprawdzę sobie najpierw. Waga zgadza się, wzrost się zgadza. Wąsy, no to są wąsy chyba. To nie jest jakiś brud, dobra. Thomas Hajka. Hajka Thomas, zgadza się. Nie, te przejście jest jeszcze ważne, 14 dni. Odwiedzam kogoś przez 14 dni, zgadza się. HGX4X, zgadza się. V7, dobra. Mężczyzna. Włos trochę w inną stronę, ale raczej przyjdzie. Wąs 79, 1,82 m, zgadza się. Nie wiem, czy tego już nie sprawdzałem. Na zdjęciu go nie ma, przechodzi pan. Następny. Dobrze, mamy jeszcze czas, mamy jeszcze dużo czasu. Witam panią. Ojej, tyle rzeczy. Krótkie, kręcone włosy zawsze sprawdzimy. Odwiedzam kogoś przez kilka tygodni. Przez 2 tygodnie. Dane zgodne, spoko. 60 kg, 60 kg, 86. 8, znaczy 7, 68, o, my god. Pomyliło mi się kolejność? Dobra, nieważne. Wygaśnięcie jest ok. Tutaj też ok, tu też ok. 14 dni. To się zgadza. Akbar Allah, co jakieś tam Akbajani. Akbajani, zgadza się. Angela. Ok. Sprawdźmy to. Nie na pracę, tylko to. Dobra, zgadza się. Kobieta. Lorndaz się zgadza. Bo pamiętam jeszcze. Chyba wszystko ok. chyba ok. Nie wiem, czy znowu daty nie, czy te wagi nie sprawdziłem chyba. No. To był przestępca. Nie zauważyłem tego. Dobra. Co? Nawet nie przeczytałem, co on powiedział. Okej. Spoko. Będziemy mieli trochę kar, ale chyba sobie to odrobimy przez zamykanie przestępców. Papiery, dobrze, odwiedzam przyjaciół. Waga się zgadza, wzrost się. Idź stąd. Wzrost się zgadza. Są krótkie włosy, takie średnio krótkie bym to powiedział, dobra. Zgadza się, to się zgadza. To się zgadza, kobieta. Sprawdzę. Wreszcie to była chyba ta. Tak mi się zdaje. Alessia, Sanna, Alessia. To się zgadza, odwiedziny 1 miesiąc? Kilka tygodni to jest 1 miesiąc niby, ale sprawdzę to. To dobrze. To się zgadza. Enki, pamiętam. Impor. Sprawdźmy jeszcze. To na wszelki wypadek. Zgadza się. Do widzenia. Mamy jeszcze 1 godzinkę. Teraz dokładnie. Teraz się musimy śpieszyć, żeby jeszcze 9 osoby przyjąć. Kobieta. Imigracja 64, 1,78 m. Sprawdzimy na szybko, bo nie mam czasu. Dane zgodne, to się zgadza. Imigracja na zawsze. Zgadza się. Wygląd. Tu wygląda pani. Tu właśnie. To stare zdjęcie. Sprawdzimy to. No nie, i mi czas marnuje. Szybko. I wykryto niezgodność. Szybko, nie zdążyliśmy. Damn it. Dobra. Przykro mi. Zobaczymy ile u... Co? Ulepszenie stanowiska. Ale zobaczmy szybko, okej. Okay. Mam jeszcze 80, tak, bo przeprowadziliśmy się do starego mieszkania. W sumie zainwestowaliśmy to
część z tego 1000 w nowe mieszkanie, dzięki temu mamy teraz 80 hajsu. Więc okej, idziemy spać. Co my tu mamy? Przełomowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony, what? Okej. Spoko. 7 grudnia. Zobaczmy, co tu mamy. Witam pana. Ci pójdzie się ze mną. Ups! Oj? Moral zostanie przesłuchana. Na razie syna nie przesłuchacie. Jeszcze arsoczka. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Wow. Czas... Aha, koniec już. Czas gry, fajnie. Skończyliśmy Paper, Please. Odprawionych, wpuszczanych, odesłanych, zatrzymanych. Otrzymanych pouczenie. Dobra. Zakończenie 4 z 20, wow. Było aż tyle zakończeń. Okej. No spoko, no. Nie udało nam się przejść tej gry. Znaczy w sumie zakończenie 4 z 20, czyli pierwsze z 20 byłoby szybciej chyba, tak? Coś takiego. Nie wiem. No szkoda, że nie udało nam się przejść tej gry. No ale no trudno, gra była świetna według mnie. Wracamy do głównego menu. Menu. Tryb wyzwań. Zachowując pracę, było odblokować wyzwania. Aha. Kicha. Okej. Nawet nie wiedziałem o takim czymś. Dobra, zobaczmy sobie tutaj save. Dzień 15 zakończyliśmy. To mamy jakieś wcześniejsze? Mamy. Jak to... Okej. Tyle aż przeszliśmy. Jeszcze pomyślę, czy nie wrócić do tego i po prostu nie wziąć tych pieniędzy, żeby zobaczyć inne zakończenia. Ale to jeszcze może dopiero w przyszłym tygodniu, tak myślę. Bo gdzie my braliśmy te pieniądze? Kategorii C8... Anuluj. C8, C7, C8, czyli gdzieś tutaj braliśmy, tak? Sprawdzę sobie na szybko. Tak, gdzieś tutaj chyba braliśmy, zaraz sprawdzę. Czy oni byli już u nas? Już nie pamiętam, ale myślę, że tak zrobię, ale to jeszcze nie teraz. Mhm, że zaczniemy sobie bez przyjęcia tego 1000, tak? Ponieważ chciałbym zobaczyć, co jest na końcu tej gry. Ale mam nadzieję, że się podobało teraz taki krótszy odcinek, no bo pff, zamknęli nas, no przykro mi. Więc trzymajcie się, na razie, do następnego, hej.